Bartosz Mrozek, witamy ponownie w Mielcu. 12 maja przychodziłeś do Stali na 2 mecze. Teraz przychodzisz na wypożyczenie. A co zmieniło się od tamtego momentu w twoim życiu? Na początku chciałem powitać ponownie wszystkich kibiców Mielca. Cieszę się też, że tu wróciłem i będę mógł znowu przed wami grać. A co się zmieniło? Zmieniło się to, że spełniłem poniekąd swoje marzenie, że chciałem zagrać w Ekstraklasie. No i mam nadzieję, że ten licznik zatrzyma się na 2, tylko na więcej występach. No właśnie, z perspektywy czasu te 2 mecze rozegrane w Ekstraklasie to takie najtrudniejsze mecze w twojej karierze? Ten pierwszy rzeczywiście tak, bo rzeczywiście przychodziłem z celem utrzymania Stali w Ekstraklasie. Wszyscy wiemy, jak to się zakończyło szczęśliwie i ja też z tego powodu byłem bardzo szczęśliwy. A drugi mecz, no szkoda, że to była porażka na zakończenie sezonu, ale też już byliśmy pewni tego, że zostaniemy w Ekstraklasie, dlatego też trochę inny odbiór był tego spotkania. Jeszcze zapytam cię właśnie o to spotkanie ze Śląskiem i o atmosferę w drużynie i tutaj jak zobaczyłeś klub, bo pamiętam jeden moment po tej bramce Mateusza Matrasa, ten twój szaleńczy bieg z bramki do środka boiska, potem powrót, a potem znowu radość do drużyny. I jak to wyglądało z twojej perspektywy? Mateusz strzelił bramkę na 1-1. No i tak mówię instynktownie, no biegnę. Tylko nie wiedziałem, że sędzia po tej bramce skończy mecz. Dlatego mówię, wracam do bramki, bo muszę być zaraz gotowy znowu do rozpoczęcia końcówki spotkania. Ale sędzia zakończył mecz i mówię, kurczę, niepotrzebnie się przebiegłem, ale okej, już wróciłem znowu i cieszyliśmy się wszyscy razem. Teraz wracasz na nowy sezon. Cele, plany? To na pewno bluza numer 1, ale jeszcze jakieś? Na razie myślę, że bluza numer 1, jeszcze nie byłem w szatni i dopiero poznamy te cele drużynowe, ale jak najbardziej chcę pomagać drużynie, jak najwięcej będzie się dało i to są moje główne cele. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia.